Bardzo serdecznie witam na podsumowaniu Nocy Bibliotek 2020 w gminie Drzew Podlaski. Noc Bibliotek 2020 w gminie Drzew Podlaski była wyjątkowa. Właściwie każde od 5 lat wydaje mi się są wyjątkowe. Ta była szczególna, bo w szczególnym czasie, w czasie pandemii. W tym roku podczas Nocy Bibliotek ogłosiliśmy konkurs, który polegał na zrobieniu fotografii i tego, w jaki sposób świętujecie Noc Bibliotek. I tak też się stało. Z tego powodu między innymi jesteśmy dzisiaj, bo mam tutaj przed sobą wszystkie laureaty. Pani dyrektor powiedziała, że to są wszyscy nagrodzeni. Tak naprawdę każdy, kto wziął udział w Nocy Bibliotek, jest zwycięzcą. I każdy, kto kocha czytać książki, jest mile widziany w takim gronie. Pierwsze miejsce pani Monika Skórska i na zdjęciach mamy Adę, Nikodema, Mikołaja i pana Bogdana Krzymowskiego. Drugie miejsce pani Anna Kozioł wraz z Maćkiem i Olą. Trzecie miejsce Karolina Maksymiuk, Olek Kruszewski. Tak też się zdarzyło w tej edycji Nocy Bibliotek, że postanowiliśmy troszeczkę zwiększyć poziom czytelnictwa i jedną z możliwości było wzięcie udziału w dodatkowym losowaniu, w losowaniu tak zwane szczęśliwe losy za wypożyczenie książki w tygodniu poprzedzającym Noc Bibliotek. Szczęśliwe losy wylosowały następujące osoby: Maja Łosicka oraz Oliwia Łowiecka. Panie wójcie, nie dalej jak tydzień temu mieliśmy pewną rozmowę o wartościach. Mieliśmy. I to tak się fajnie złożyło, że potem wpadła w ręce bardzo ciekawa książka. Dziękuję, Jolu. Mogę na ciebie liczyć, jeśli chodzi o książki. Nie wiem, ty czytasz w moich myślach. To jest trochę niebezpieczne. I tak sobie pomyślałam, że fajnie by było, gdyby w tej naszej rozmowie uczestniczyło dużo więcej osób, bo mówiliśmy o tym, że świat się bardzo zmienił. O tym, że jeszcze kilka lat temu nie do pomyślenia byłyby pewne zachowania ludzi, które teraz są na porządku dziennym. Daję panu Wójtowi i sobie wyzwanie. Wręczam dzisiaj książkę. Jedna jest dla pana Wójta, druga jest dla mnie. I mam nadzieję, że tak numerki od 1 do 50 zbierzemy w niedługim czasie. Mianowicie, ja mam jedną, pan ma drugą, to przekazujemy dalej. Podzielę się z każdym. Co, kto pierwszy zbierze, tak? Coś myślimy. To, kto pierwszy tą 50 albo 100 zbierze, tak? To funduje coś fajnego na rzecz biblioteki, na następny konkurs. Ekstra. Jest to fajnie, że każdy może sobie wytworzyć świat taki, jak widzi, tak jak odbiera. Każdy jest z nas inny, płciowo i też i wiekiem, i doświadczeniem. Dziękuję wam, że byliście z nami, ale to nie koniec, nie, pani dyrektor?